Przede wszystkim dzisiaj na temat nosaczy sundajskich, a więc w Polsce modny jest tak naprawdę motyw e, przedstawiania zwierzęcia pewnej małpy, jak wiele osób nazywają, e, i mówienia, że to jest Janusz, który mówi: Kurwa, Janusz, kurwa, kiedyś to było. No właśnie, ale czym są nosacze sundajskie, a więc te zwierzęta, które rzeczywiście mają e, ilustrować, czy też przedstawiać Januszy, bo myślę, że warto przedstawić tak naprawdę ten gatunek zwierząt, bo jest on bardzo ciekawy, ale o tym w dalszej części, tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij jakże dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, w Polsce... Modne są tak, tak naprawdę memy z tymi nosaczami e, mówiące o Januszu, tak różnego rodzaju po prostu tutaj są teksty e, wrzucane w usta właśnie tych nosaczy sundyjskich, czyli e, powszechnie nazwanych tych małp z tymi wielkimi nosami, e, no bo mało osób tak naprawdę wie, jaki to jest konkretnie gatunek. A to są właśnie nosacze sundajskie, tak? nosacze sundajskie, e, które się właśnie wyróżniają charakterystycznym nosem. Są to gatunki saka, z rodziny Koczkodanowatych. Koczko tak, Koczkodanowatych. Także to są właśnie te zwierzątka. I natomiast jeśli chodzi właśnie o te zwierzęta, to gatunek został po raz pierwszy opisany naukowo w 1787 roku. Jako miejsce typowe autor wskazał tutaj Pontianak w zachodnim Kalimantan w Indonezji. Jedyny przedstawiciel rodzaju nasalis, nosacz. Utworzonego przez tutaj Jeffreya San Ilera w 1812 roku, czyli praktycznie w XVIII wieku tutaj po raz pierwszy opisano te zwierzęta, które żyją w Indonezji, czyli bardzo, ale to bardzo daleko. A z drugiej strony są to zwierzęta, które są e, tutaj, które e, właśnie występują w memach i przypisuje się, że to jest ten typowy Janusz, który mówi: Kurwa, kurwa, kiedyś to było, kurwa, kiedyś to było. No właśnie, teraz tak. E, jeśli chodzi o e, tutaj tryb życia tych zwierząt, to nosacze sundajskie prowadzą dzienny, Głównie nadrzewny tryb życia, największą aktywność wykazują od późnego popołudnia do zmroku, żywią się liśćmi, owocami i nasionami, zjadają również drobne bezkręgowce, żyją w małych, trwałych grupach złożonych samców i kilku samic. Takie grupy tworzą luźne stado liczące do 32 osobników, nie wykazujących cech terytorialnych dobrze pływają i nurkują. No to trzeba sobie powiedzieć wprost, że no to one tak naprawdę te nastacze różnią się od Polaków, tak? No bo tutaj no nie żyjemy aż w 32 osobników. Tak, 32 osoby nie żyją na jednym gospodarstwie domowym. No i trzeba powiedzieć sobie, że mają swego rodzaju raj, tak? Jeden samiec i kilka samiec, dosyć ciekawa sytuacja. Po 166-dniowej ciąży samica rodzi jedną małpę, małpie, które pozostaje przy niej około roku. Samce osiągają dojrzałość płciową w siódmym roku życia, tak? W siódmym roku życia. Nosacz jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, czyli jest to praktycznie gatunek pod Ochroną. I teraz, ze względu na swój charakterystyczny wygląd, nosacz sundajski jest bardzo rozpoznawalnym zwierzęciem, najbardziej znanym przejawem popularności. Nosaczy są powstające od około 2016 roku memy internetowe, korzystające z podobizny małpy, by w sposób satyryczny ukazać stereotypy na temat mieszkańców Polski, potocznie nazwanych Januszami. Januszami tak są oni właśnie yy, nazwani. Nawet jest wytłumaczenie, jakby słowa Janusze, takim są te, yy, ci Janusze. Janusz to jest pejoratywne określenie osoby skupiającej na sobie stereotypowe negatywne cechy Polaków, wyobrażane zazwyczaj jako wąsaty mężczyzna w średnim wieku, ubrany najczęściej w biały podkoszulek, noszący białe skarpety i sandały z dużym brzuchem, często trzymający reklamówkę z dyskontu. <noise> ulubione rozrywki Janusza to picie piwa i oglądanie telewizji często Janusz przedstawiany jest z głową małpy nosacza właśnie z no, właśnie, i tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o te, te nosacze. Natomiast ja muszę Wam powiedzieć tak, że często jest przypisywany właśnie tego, takiego typowego Janusza. Natomiast kwestia tego nosacza sundajskiego, ona się wzięła w ogóle zupełnie od kogoś innego. Po prostu to jest związane jakby z pewnym youtuberem, bardzo głośnym swego czasu, który prowadził live'y w internecie, tak dosyć kontrowersyjne i tak dalej, który były powszechnie komentowane, nawet później się zajęło ten e, telewizja, internet, radio i tak dalej. E, ten człowiek nawet miał problemy z prawem, trafiał tam do aresztu i tak dalej. I tam była sytuacja tego typu, że on miał dziewczynę, tak ten po prostu youtuber i ta dziewczyna miała nos, tak? No, ten nos był normalny, bez przesady, tak? No, natomiast youtuberzy, znaczy jakby widzowie po prostu mówili, że chcieli wytknąć temu youtuberowi jakby jakiś mankament, jakieś wadę i przezywali właśnie tą partnerkę, że ona ma bardzo duży nos, tak? I zaczęło się, że zaczęli nazywać właśnie tą dziewczynę nosaczową, nosaczową. I od tego się zaczęło praktycznie, tak? Że zaczęły powstawać memy z tą dziewczyną, że ona jest nosaczową i od tego później jakby to przerzucono, od tego się rozwinęły te też mamy na inne, także na właśnie na tych Januszy, na typowe te właśnie stereotypy tutaj Polaków. Później się to praktycznie wszystko rozwinęło, tak, rozwinęło. Natomiast tak, jak wygląda typowy taki nosacz właśnie sundajski? Samiec ma wydatny, rozszerzony na końcu nos w kształcie ogórka. <laughs> to jest dosyć ciekawe, w kształcie ogórka. U starych samców nos wydłuża się do 10 cm i zwisa. Nos samicy jest mniejszy i zadarty ku górze przeciętnej budowy. Dorosły samiec osiąga masę ciała od 16 do 22 kg, samica natomiast od 7 do 12 kg, czyli o dobrą sprawę ta samica jest dwa razy chudsza, tak? Ciało samca ma długość do 72 cm, samicy do 60 cm. To bardzo małe są te, te zwierzątka. Długość ogona nieznacznie przekracza długość ciała. Ubarwienie grzbietu i ramion od różowego, czerwonego do brązowego kończyny i ogon są szare. Tak właśnie wygląda tutaj wygląd i rozmiar. Natomiast gatunek żyje na Borneo, w przybrzeżnych lasach na Morzyn... Na Morzynowych i w lasach deszczowych wzdłuż rzek i esto, estauriów. estauriów. O to nawet sam nie wiem, co to są Estaurie. Estaurium to jest, zaraz wam powiem. Poszerzone lejkowate ujście rzeki powstałe w wyniku działania pływów morskich. No, dosyć ciekawe. No dobra, no i teraz tak, tutaj mamy właśnie wygląd tych nosaczy sun, sundajskich. Bardzo ciekawa tutaj kwestia. Natomiast co jeszcze można tutaj ciekawego powiedzieć, właśnie o tych zwierzątkach, tych po prostu charakterystycznych żywiątkach, zwierzątkach, no że one mają sto, 166 dni. Ciąży, czyli na dobrą sprawę mają prawie 5 miesięcy tej ciąży, no to zakładając, że one są praktycznie no, kilka razy mniejsze od człowieka, tak, no to praktycznie zbliżone mają długość ciąży co człowiek, tak? Zakładając po prostu to, że ta ciąża jest jakby do, do, do wagi, do wzrostu, tak, one są mniejsze po prostu od ludzi. Mniejszy mają zdecydowanie wagę, no to praktycznie ciąża też jest podobnym podobny po prostu zachowując pewne proporcje, podobna do, do ciąży człowieka. Natomiast dosyć e, tak naprawdę, no tutaj e, daleko występują, tak, jeśli chodzi o Polskę. Bardzo daleko praktycznie od Polski występują te zwierzęta, e, z którymi powstały setki te właśnie tych memów, tych typowych Januszy, którzy ciągle narzekają, którym po prostu ciągle jest źle. Wąsaty, Janusz biały w białych skarpetach, i w tutaj. Sandałach, tak, z jeszcze z taką tą przekupką na pasie, yy, yy, kamizelkę tutaj yy, wędkarską, yy, tak, który narzeka, i mówi kurwa, kraszyna, kiedyś to było Kiedyś to było Piotr i jeszcze Piotr jest, o, jeszcze Piotr jest charakterystyczna postać tego Janusza, to, że ma e, Janusz, który ma syna Piotra Piotra. <gryśle> Jak to właśnie wygląda? E, natomiast napiszcie w komentarzu, co sądzicie na temat nosaczy tutaj sundajskich czy ktoś z was w ogóle wiedział, że te zwierzęta ta właśnie w ten sposób się nazywają tak, nasacze sundajskie no tak powiedziałem, no dosyć ciekawe jest po prostu jakby początek całej tej popularności nasaczy w Polsce tak, bo on się wziął z, z, z po prostu jakby od pewnego youtubera tak czy od partnerki pewnego youtubera którą youtuberzy po prostu chcieli pewną szpilkę wbić właśnie żeby ją gdzieś zdyskredytować żeby ten, wpłynąć w ten sposób właśnie na tego youtubera i to odniesie praktycznie wszystko zaczęło, tak, wszystko zaczęło, chociaż ta dziewczyna nie miała takiego wielkiego tutaj nosa, tak, ten nos to, e, tutaj, tutaj ten nos, e, jak podaje Wikipedia, to jest nos, e, który ma około 10 cm, on zwisa, jest w kształcie ogórka, dosyć ciekawa sprawa, że jest w kształcie ogórka, ale nie ma informacji, czy ten nos pełni jakąś istotną funkcję, tak, dla nich na przykład, e, czy nie, ten nos ma jakieś pozwolenie na jakieś zmysły, że rzeczywiście e, dzięki temu nosu, m, czy nosowi są w stanie Poznać, gdzie jest żywność, wykryć tą żywność, czy może się komunikują w jakiś sposób, tak? No, napisali tak naprawdę, czy ma to znaczenie jakieś kluczowe, ten nos, charakterystyczny, właśnie wygląd, ale one pochodzą po prostu od małp. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Kurwa, już tak szybko kończysz, kurwa, grażyna, by myśmy poglądali, bymy poglądali, kurwa. Dobra, to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Stawcie suba, napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie. Trzymajcie się, cześć.